Minecraft Hardcore podczas apokalipsy zombie. Czy przetrwam 100 dni? Zombie co kilka dni przechodzą przemiany. Są szybsze, silniejsze, aż w końcu potrafią niszczyć bloki, aby tylko mnie dopaść. A, no i jeszcze jest Blood Moon. No, wtedy hordy zombie zmierzają w moim kierunku. Nie 2 czy 10, a setka zombie versus samotny człowiek. Pamiętaj o łapie w górę, bo naprawdę długo zajęło mi przygotowanie tego materiału. A teraz chwila dla sponsora. Opera GX to świetna przeglądarka, z której sam korzystam już od 2 lat. Operka ma bardzo łatwą opcję kustomizacji twojej przeglądarki. Możesz mieć animowaną tapetę z Minecrafta bądź inne animowane tapety. A jeśli masz lagi w swojej ulubionej grze, na ratunek przychodzi GX Control, którym możesz ograniczyć zużycie RAMu przez przeglądarkę bądź zużycie procesora. Również możesz ograniczyć wysył i przesył danych przez przeglądarkę. Kolejna super funkcja to GX Player, którym puszczamy sobie muzykę z popularnych serwisów streamingowych. W momencie wystartowania filmu muzyka ścisza, a kiedy film skończy się bądź zapauzujemy go, naturalnie i przyjemnie muzyka wraca do grania z powrotem. A teraz hit! Opera GX ma swój własny serwer Minecraft, na którym znajdziesz takie minigierki jak The Bridge, Survival Games czy SMP. Prócz tego serwer jest powiązany z serwerem Discord, na którym często dzieją się jakieś konkursy i giveawaye. Link do Opery znajdziecie w opisie. W dniu pierwszym oczywiście drewno, narzędzia, zadbać o jedzenie, żelazo, szkoda by nie było wziąć. Chodzące łóżka, zbliża się noc, przecież was jest od groma. O, tam jest ich jeszcze więcej. Nie miałem ochoty bić się z chmarą zombie, więc pobiegłem tam, gdzie może być bezpiecznie. Pierwsza poważna broń, katana. Ognisko, którego nie mogę zapalić. Z racji tego, że nie miałem drewna, musiałem wyruszyć na podróż i spotkałem wiedźmę. Kociołek panoramiksa, potrzebujemy sadzonek. Druga noc nie mogła być zbyt łatwa, więc musiałem przeżyć na domku czarownicy. Jezu, ich jest tak dużo! O, rany! Nie sądziłem, że będę musiał się chronić. Nie mogę siedzieć tutaj całą noc. Dobra, ryzyk. Byle dobiec do bazy, byle dobiec do bazy. Jakby ktoś się pytał, dobiegłem i zszedłem do kopalni. Diamenty, żelazo, więcej surowców. Oczywiście Blood Moon, pierwsza poważna broń. Dnia 4 wpadłem na pomysł zrobienia fosy z lawą. Znowu Blood Moon. Ale jaskinia. Szczerze, to ja mógłbym być kretem. Dzień 6, dalsze prace nad fosą. Mi się wydaje, że tu nie ma normalnych nocy. Dnia 7 zrobiłem płotki, które zadają damage mi i zombiakom. Będzie to dobry sposób na obronę prócz lawy. Dzień 8, kończy mi się jedzenie i potrzebujemy skóry, więc idziemy na wyprawę. Oczywiście, gdyby coś mnie nie zaskoczyło. Kurczaku, run, forest, run. Wiecie, jaki jest problem w takim bieganiu? Że kończy mi się jedzenie. Nie no, po co poczekać sobie, przeczekać noc, nie? Weź na jakieś drzewo. Dzień 8, kończę fosę. Wyrównuję teren. Szkoda gadać. Pora na poważne upgrade'y. Oj, 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 o nie, 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 panów tu nie zapraszam. Nie, nie, wykurwiać, no nie. Pora zacząć budować dom. Skip. Kolejna podróż w poszukiwaniu czegoś przydatnego. Hej, wilczku. Wilczku, kochaj mnie. Wilczku. Ja chyba tylko kość mi się da. Kolejna noc na drzewie. Trochę zimno. Kurczaki do za ziarnem. Wracając, zgarnąłem 2 kurczaki. No i są zombie. Poczekajcie. Zapraszam pierwszych mieszkańców naszego pięknego kurnika. Zagroda kurczaków wybudowana. Stały dostęp do jedzenia i piór? Jest. Czy ty jesteś urośnięty? O, tak! Kurki, cip, 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 kochajcie się. Książki, 2 biblioteczki. Już możemy enchantować do poziomu, nie wiem, bo nie mam co enchantować. Bunkier, początki tunelu ucieczkowego. W międzyczasie znalazłem coś ciekawego, jakiś grobowiec, który musimy spenetrować, ale nie teraz. Stringi, tak! Ja chyba jednak tu nie chcę być. Test kolejki ucieczkowej. A jednak jeszcze dnia 15 postanowiłem sprawdzić, co
znajdę w tym przeklętym miejscu. Okazało się, że mamy tu spawner pająków. Znalazłem również antyczną książkę z Lootingiem 3, która bardzo mi się przyda. Nie wiem jeszcze, jak jej tylko używać. Spotkałem pierwszego sprintera, są naprawdę szybkie i wolałbym nie spotykać ich częściej. Po powrocie oczywiście Bladmut, więc postanowiłem wykorzystać ten czas, aby dokończyć pierwsze piętro domu i w końcu powoli wrócić do normalności jakiejś. Dnia 16 sprowadziłem krówki do mojej bazy, choć jak zawsze zombie mi przeszkadzały. Już się bałem, że zabiło się o moje ogrodzenie, bardzo niebezpieczna rzecz i byłoby mi smutno, bo musiałbym jeszcze raz iść po nie, a przynajmniej chociaż po jedną. Umieściłem je w prowizorycznej zagrodzie. Przed nocą wpadłem na pomysł poprawienia głównego wejścia do naszej bazy. Chciałem pomóc urosnąć małej krówce, ale niestety ona tylko się najadła i nie chciała urosnąć. Ale stwierdzam, że bardzo dużo zrobiłem tego dnia, ponieważ zrobiłem jeszcze dach naszego domu. Sprowadzenie krów, zrobienie mostu na fosie, no i dach to jest naprawdę dużo. Dnia 17 wyciąłem cały lat, który zasadziłem oraz zacząłem pracę nad tubą, żebyśmy mogli bezpiecznie wychodzić z naszej bazy. Użyłem do tego solidnego bloku, bo to były metalowe bloki z żelaza. Troszeczkę się wykosztowałem, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. W nocy zacząłem pracować nad nową farmą, bo jednak potrzebujemy dużo jedzenia, abyśmy mogli przetrwać. W dniu 18 rewolucja expa. Zacząłem expić przed wejściem i zombie nic mi nie mogły zrobić. Znowu zszedłem do kopalni, ponieważ potrzebujemy więcej surowców. Cały dzień 19 spędziłem na ścinaniu drewna i kończenia naszego ogrodzenia. W końcu udało się. Cały Bladmut postanowiłem expić z mojej bezpiecznej kryjówki. Nadszedł czas, pierwsza mutacja. Zombie są odrobinę szybsze, a Bladmun występuje częściej. Dnia 20 w końcu skończyłem nasz dom. Nie jest może dziełem sztuki, ale jesteśmy w czasach apokalipsy. I posegregowałem w skrzynkach w końcu. A, no i zrobiłem pułapkę w naszym tunelu ewakuacyjnym. Ej, to jest mega creepy, jak słyszy się tyle zombiaków gdzieś nad tobą. Dnia 21 odkryłem lodową jaskinię i spawner, którego mogłem nie rozwalać. Wow! A wy co tu robicie? Dnia 23 postanowiłem odnowić troszeczkę tunel ewakuacyjny, aby, no przynajmniej jakoś wyglądał. Ale zepsuł mi się kino, a to był mój ulubiony. No i skończony. Tak właśnie wygląda. Oprócz tego wzięliśmy się za nasz bunkier, żeby w końcu mieć gdzie uciec, niż do końca tunelu. Dzień 24, kolejne dwie biblioteczki. Dzisiaj skupiłem się głównie na jakichś drobnych pracach wykończeniowych. Dnia 25 zrobiłem sobie Battle Axa, abyśmy nie musieli obawiać się zombiaków. I wyruszyliśmy w podróż, ale szybko zawróciliśmy, bo pomyślałem, ej, wezmę siodło i znajdę konia. Więc cały dzień zmarnowałem na niczym. Dnia 26 prawie umarłem przez swoją głupotę. Właśnie tak. Będzie ciężko mi przeżyć 100 dni. Dzisiaj zdobywamy skórę i wełnę oraz budujemy statek. Płyny sobie, płyny sobie. W końcu zdobyliśmy piasek. I noc spędziliśmy na jakichś bagnach. I strzelają we mnie. Nagle spotkałem statek piracki pełen zombie szkieletów, więc postanowiłem go ograbić z małymi trudnościami. Trochę fire charge'ów, jakieś złoto, dispensery, przynajmniej nie muszę marnować surowców i spędziłem tutaj noc. Po kilkudniowej wyprawie, w której tylko pływałem, wróciłem do bazy i mogłem w końcu się wyspać. Pierwszy raz od 35 dni. Postanowiłem, że zrobimy punkt obserwacyjny, gdzie będę mógł obserwować zombie. Z dala od mojej bazy, ale na tyle blisko, żeby mógł szybko się tam przemieścić. I oto ja, człowiek uwięziony na wieży obserwacyjnej. W nocy dorobiłem tu półpięterko, aby bić zombie. Okazało się, że zombie potrafił wchodzić po drabinie. Dzień 37. Postanowiłem, że zrobię pułapkę na fireballe. Ale wiecie co? Zombie mają to w dupie. Czas
na eksperymenty. Czy zombie przetrwa wybuch TNT? Nie przetrwa i bardzo ładnie czyści hordę zombie. Szkoda tylko, że mam bardzo mało TNT, niestety. Zostawiłem jedną minę lądową. Dostawiłem kilka książek, abyśmy mogli enchantować na wyższe poziomy. No i poekspiłem sobie troszeczkę w nocy. 39 dnia zacząłem czyścić fosę z zombie, bo niestety już lawa na nim nie działała z jakichś względów. Kolejna mutacja, Bloodmon oczywiście zwiększa się i zombie potrafią skradać się do nas. Dzień 40. Trafiłem do jakiejś dziwnej jaskini, gdzie było dużo slajmów i było bardzo zielone. Bardzo fajnie, ponieważ slajmy nam bardzo pomogą przy obronie przed hordami zombie. Kiedy wróciłem i poekspiłem sobie, to coś wybuchło. Coś wybuchło. Pojawił się jakiś zombie, który miał bardzo, bardzo dużo HP. Zrobiłem nową zbroję i zenchantowałem. 43 dzień spędziłem na robieniu dodatkowego ogrodzenia przy fosie z lawą oraz kolejny Bloodmoon, więc kolejne XP. W końcu moje pierwsze meble, chociaż troszeczkę przytulniej. O, na tarasie i mogę oglądać sobie zombiaki. Jak sobie... Smite 3 to jest coś, co mi się podoba. Ale knagę sobie zrobiłem. A jaka długa knaga. Ho, dobra! Teraz ja się was nie boję. Dnia 45 zrobiłem kuszę, która działa fajnie, chociaż jest trochę wolna. Oraz dokończyliśmy płot naszej bazy. Dzień 46. Wyczyściłem zombie z fos, aby w końcu mi nie hałasowały. Również zadbałem o farmę i skompletowałem cały enchanting table. Oraz wymieniłem kraty na okna, bo w końcu mam piasek, więc ładnie to wygląda. Nareszcie profesjonalne enchantingi. Swoją drogą, kiedy tak patrzyłem się na te zombie przed naszym głównym wejściem, które są szybkie i jest ich mara i nie mam jak wyjść, to pomyślałem, ej, super byłaby dodatkowa droga wyjścia, która by prowadziła z mojej bazy do naszej wieży obserwacyjnej. Więc zaczęliśmy robić metro. W międzyczasie minęliśmy kanion. A, no i oczywiście jeszcze spawner zombiaków znaleźliśmy. Swoją drogą bardzo fajna końcowa stacja metra tam jest, więc mniej roboty miałem. Nadszedł czas na postawienie torów. Co mi zajęło w sumie cały dzień, no i oczywiście testujemy. Kolejka wyszła fajnie, chociaż mogłaby być szybsza, niestety jest w półkosie. Kolejna ewolucja wirusa. Zombie wykrywają nas z większej odległości, a szansa na Bloodmoon jest większa. Dzień 50. Skończyłem pracę nad wejściem do stacji metra, jednak postawiłem na drabinki i szybkie zejście oraz prawie znowu zginąłem. Dzień 51. Wpadłem na pomysł zrobienia pułapki na zasadzie, że woda będzie spychała zombie na drut kolczasty. I chciałbym sprawdzić, czy te zombie są naprawdę tak inteligentne i nie będą wpadały. Test wyszedł dobrze, chociaż muszę zrobić drugą warstwę i pomyśleć, żeby jakoś sensowniej one wpadały do tej wody. Kolejny dzień ulepszałem naszą konstrukcję, dodałem więcej płotków oraz wody, aby z każdej strony te zombie były spychane. Dodałem również wejście, które prowadzi do naszego metra. I oto ja, człowiek stojący na naszej pułapce i stwierdzam, bardzo dobrze ona działa. Dnia 53 udało mi się zdobyć kilo z fortuną, a bardzo tego potrzebowaliśmy. Również posadziłem swoje pierwsze pomidory. Dzień 54. Zombie zaczęły się pojawiać również w kopalni. Dzień 55. Postanowiłem w końcu zrobić sobie pełną diamentową zbroję, ponieważ robi się coraz ciężej. Dzięki fortunie udało mi się znacznie zwiększyć przychód diamentów, bo zamiast 22 dostałem 38 diamentów. Fire Protection, gówno. Protection 2, okej. Okay. Ryzyk fizyk, gówno. Ale i tak to już jest cała diamentowa zbroja. Pora położyć się spać. Dnia 56 zebrałem swoje pierwsze pomidorki. Zapasy węgla również mi się kurczyły, więc pora było wykorzystać tajną metodę szczęścia. Kolejny Bloodmoon, ale postanowiłem tym razem postawić Iron Golema, aby zobaczyć, jak sobie poradzi
w tych ciężkich czasach. Nasz wojownik postanowił wejść do dziury, gdzie było pełno zombie i niestety nie miał dużej szansy na przetrwanie. Więc Iron Golemy mogą być małym wsparciem, ale nie można na nie liczyć. Dnia 57 w razie czego postawiłem jednego golema u siebie w domu, a drugiego na zewnątrz. Będziesz Igor. Po co, bro? Ej, ziomek, za co ci Ej! Dziękuję! Igor, co jest ciekawego w tej ścianie? Powiedz mi. Zrozumiałem obawy Igora. Cały dzień 58 spędziłem na szukaniu żelaza. Wróciłem z kopania żelaza, trochę udało mi się go uzbierać. Zastanawiałem się, czy może w okolicy znajdzie się jakiś koń, abym mógł szybciej podróżować po tym niebezpiecznym świecie. Skoro zaczęły się pojawiać tutaj misie polarne, to coś było stanowczo nie tak. Zacząłem się zastanawiać, czy jestem w stanie zrobić miejsce strażnicze, gdzie zombie nie będą mogły dopaść Iron Golema, ale Iron Golem mógłby zadawać obrażenia zombie. Postanowiłem to sprawdzić, robiąc takie małe coś. Rezultaty są prawie pozytywne. Niestety Iron Golem dostaje obrażenia, więc pomysł dobry, wykonanie średnie. Zrobiłem sobie telewizor, żeby chociaż troszeczkę poczuć się jak za dawnych czasów. Ale co ja będę oglądał, skoro i tak nic nie nadaje? Kolejna mutacja. Zombie są jeszcze szybsze, a Blood Moon jeszcze częstszy. Dnia 60 stwierdziłem, że super byłaby strefa z lasem, ale taka bezpieczna, więc zacząłem ją budować. W końcu zrobiłem drugie wejście do bazy. Dzień 61, zombie są coraz szybsze. Stworzyłem już wejście oraz wyznaczyłem granice naszego lasu. Nadszedł czas badań, więc postanowiłem zrobić pułapkę muzyczną. Użyłem do tego notebloków. Byłem ciekawy, czy zombie się zaciekawił dźwiękami nierobionymi przeze mnie. Czy możemy zrobić pułapkę, która będzie spychała je do wielkiej dziury, a ja nie będę musiał nic robić. Zombie się trochę interesują tymi notebookami, chociaż nie do końca. Zombie naprawdę się cieszą z niszowej muzyki i nie idą wszystkie do mnie, lecz to jednak dalej za mało. Chwilowo zrezygnowałem z opcji lasu i pomyślałem, że to wejście idealnie może nadać się na pułapkę, w której zombiaki będą spadały i się zabijały. Jako iż dni są coraz krótsze, postanowiłem się od razu wziąć do roboty i wykopać najgłębszy tunel, jaki się da. Zbudowałem taki mostek, z którego będę operował naszą pułapką. Kolejnego dnia zacząłem pracę nad mechanizmem. Lekkie pistony, repeatery, redstone, wszystko czego nie potrafię za dobrze, ale na szczęście udało się, ale to tylko na dźwignię, a chciałbym zrobić to na przycisk, więc musimy zrobić taki mały myk i wtedy będzie działało na przycisk. No dobra, fajnie, zombie spadają, ale pomyślałem, co zrobić, aby jeszcze były spychane dodatkowo. Więc zacząłem eksperymentować z blokami slajmów i chyba wymyśliłem. Ale niestety zastała mnie noc. Dzień 67. Zastanawiałem się, czemu nie działa nasz mechanizm, więc chciałem go poprawić. Ale inteligentny Hades spadł do dziury i prawie zginął. O Jezu. To było inteligentny Hades. Bardzo inteligentne. Ale skoro już tu jestem, to pogłębię naszą dziurę. Przepraszam, ale co wy tu robicie? Już wiem, dlaczego miałem taki ścinny. Ale masz wielką pałę. Koledzy. Kolejnego dnia, zanim zacząłem poprawiać mechanizm, musiałem zniszczyć hordę zombie. Ogrodziłem dom, przestrzeń mechanizmu oraz zrobiłem sobie fotel, aby przyglądać się w wygodnej pozycji, jak zombie spadają do naszego spartańskiego dołu. Wszystko działa jak należy. Sukces! Kolejnego dnia postanowiłem zadbać o wygląd całego mechanizmu, bo jednak redstone na wierzchu wygląda bardzo brzydko. W dniu 69 po prostu robiłem jakieś małe prace domowe, żeby wyglądało tutaj lepiej. No to co, pora na poranną eksterminację. Zapraszam, zapraszam, nie wstydźcie się, dla każdego znajdzie się miejsce. Och, od razu ciszej.
Wykorzystałem mączkę kostną, aby, nie wiem, wyglądało tutaj lepiej, żywiej, weselej. Kwiaty są cool. No sami musicie przyznać, że teraz jest tutaj żywiej, mimo tej martwości dookoła. Dwa kolejne dni kopałem i szukałem surowców. Niestety nie znalazłem nic ciekawego. Ale w nocy 72 dnia znowu mogłem pójść spać. Dzień 73, pora zbudować naszą ostateczną bazę, no tak w razie czego. Postanowiłem, że ogrodzę ją metalowym ogrodzeniem, żeby zombie miały trudności z dostaniem się do mnie. Oczywiście na samym środku będzie piękna wieża, albo po prostu wieża. Ej, naprawdę nie powiem, wy koledzy to już szybcy jesteście. Oto ja, człowiek uwięziony w wieży ewakuacyjnej. Dzień 74, musimy wyczyścić całą hordę, abyśmy mogli zająć się dalszą budową. Udało mi się, skończyłem ogrodzenie, a zombie nic nie mogło mi zrobić. Ale gdy tak patrzyłem na jezioro i zombie, które idą do nas powoli przez wodę, postanowiłem wybudować fosę, która będzie odpychała zombie od ogrodzenia. Przez to nie powinny się przebić przez nie. Pierwsza warstwa zrobiona, to zrobimy drugą, analogicznie trzecią. Szybko, 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 zanim nastanie noc. To ciekawe, zombie nawet nie próbują przejść przez to. A jednak zombie próbują się do mnie dostać, ale idzie im to bardzo, bardzo powoli. Wręcz wracają do punktu wyjścia. Ty szósty, tak naprawdę wydaje mi się, że jestem już przygotowany na inwazję zombie, ale w razie czego skoczymy do kopalni po więcej surowców. A wy spadajcie. Sayonara. Arigato. Nała. Wy paskudy, ja chcę tylko żelazo. Dzień 78. Oto ja i powrót do bazy. Troszeczkę zebrałem rzeczy, więc pora na przepalenie i powoli trzeba się szykować na najgorsze. Diamentowy długi łuk. I dodatkowo maca. Ale fire aspect. O Jezu. O nie. Kilka złotych jabłek, w razie czego. Kolejny iron golem i jeszcze jeden. Ej, jak ty wyszedłeś? Halo! Przykro mi. Ale musiałem to zrobić. Ciekawe, i od golemy wchodzą po drabinach. Jezu, jest zwykła noc, a ja nie śpię. Idę spać. Dawno nie zbierałem farmy, więc może warto byłoby się nią zainteresować, póki jeszcze w miarę na spokojnie mogę się tym zająć. Tu postawimy kolejnego. O, panie golem, a co pan robi? A, pan tu pilnuje? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie wyjdzie ten. Ty? Igor, ale ty nie musisz ciągle tu stać. Igor. Tarcza? A czy ja mogę tarczę zenchantować? O, dobra, let's go! A pan to ręki, rąk nie ma. A co panu jest nie tak? Uuu, jeszcze mogę was bić tą tarczą. No dobra, no to ez. I myk tarczą. I pyk, all super. Ej, czemu ja jej wcześniej nie zrobiłem? Pyk. Ła, a mogę tak? Ej, dobra, łatwo. Ale potężny wojownik, no to chodzi. Au, to jest kolejna zwykła noc. A mogę na lamie? Lamo, kochaj mnie! No chodź tu. Ale nie mogę, no tak, ale ja na lamie nie mogę jeździć. No trudno. Po nieudanym oswojeniu lamy postanowiłem wyruszyć w poszukiwaniu konia i w sumie na ostatnią podróż, bo robi się coraz niebezpieczniej. Trafiłem na jakieś bagna. Halo, coś, cokolwiek? Cokolwiek innego niż trawa i pustka? Proszę. Proszę nie Bladmun, proszę nie Bladmun, proszę nie Bladmun, proszę nie Bladmun. Czego tak wiele proszę, naprawdę? O, a to jest miłe, że mogę one-shotować je. Nie, nie odważy się iść dalej. Nie ma opcji. W tej trawie to ja ich totalnie nie widzę. Ej, chociaż w sumie to jest bardzo dużo wody, to ja mogę ich olać. Dobra, let's go. A, ja mam buty, dzięki którym szybciej chodzę po wodzie. Jezu, jaka ich jest tu chmara i ich ledwo co widać czasami. Czemu jak miałem konia pod bazą, to go nie oswoiłem? Tylko go olałem. Pewnie biedaka zombie zjadły.
Czasem tak bywa. Jagody! No dobra, pora wracać. Patrząc, że szedłem tutaj 2 dni, drugie 2 dni będę wracał, to zostanie mi kilka na przygotowanie się do dnia 90. Tylko, gdzie ja jestem? Bloodbun nadchodzi. Halo, przepraszam? Przepraszam pana, chce pan porozmawiać o Bogu? Jednak nie? Okej. Okay. Oto ja, człowiek chodzący po drzewach, aby przejść jak najdalej w stronę domu. Ogień na nie działa. Działa, to dlaczego lawa nie działa? Może moja lawa wystygła, ej. Dzień 85, wróciłem do bazy po naszej przygodzie i posadziłem jagódki. Pora sprawdzić moją teorię, czy zombie dalej się palą pod wpływem lawy, czy jednak są na nią odporne. Chwila prawdy. Czy ty jesteś w diamentowej zbroi? Żegnaj. Czyli lawa na nie działa. Ej, zombie, bo wy powinniście się palić. Tak jakby, jakbyście nie wiedziały, nie? Dobra, a jakby zalać je od góry? Dlaczego na niektóre zombie to działa, a na niektóre nie? Przepraszam, czy pan się spali? Tak, palisz się. Mogę coś zrobić z jagód? Blueberry pie! O! Nie, nie, przepraszam! O Jezu, Igor, przepraszam! Igor, mam coś dla ciebie, czekaj, Igor. Igor, proszę. 85. dnia również była zwykła noc. Bloodmoon, zrobiło się cicho. Zbyt cicho. Test strzały TNT pomyślny. Mam 15 strzał wybuchowych. Bardzo dobrze. Postanowiłem zacząć sprawdzać, czy wszystko działa jak należy. Pułapka zieloną w bunkrze działa. Też postawiłem w naszym bunkrze ucieczkowym Iron Golema, aby w razie czego był tutaj i nic mnie nie zaskoczyło. Hej widzowie, tutaj powinny być dni od 90 do 100, ale siadła mi psycha. Docelowo zombie miały niszczyć bloki i to tak efektywnie. O, miało wyglądać to w ten oto sposób. I męczyło mnie to do tego stopnia, że dałem sobie spokój. Po jakichś 2 godzinach kombinowania, zmiany modów, naprawdę ciężkiego siedzenia nad tym, konfigi, nie konfigi, dałem sobie spokój. Więc niestety tutaj kończy się nasza przygoda. Powiedzmy, że przetrwałem, a może nie, wy możecie to ocenić. Wiem jedno, w kolejnych odcinkach typu 100 dni lepiej się przygotuję. Jeszcze raz sorki i miłego dzionka. Mam nadzieję, że film wam się podobał.